Mamy w końcu aktualizację ze SpongeBobem w Stumble Guys i widzowie, właśnie pojawiła nam się tutaj właśnie mamy aktualizację ze SpongeBobem. Jak widzicie, ja już odblokowałem Sandy, ale zaraz wam to wszystko pokażę. Zaraz wam pokażę nowe skiny z tej nowej aktualizacji, bo ta aktualizacja jest naprawdę bardzo fajna i bardzo ciekawa, więc oglądajcie do końca, nie pomijajcie tego filmiku i zostawcie łapkę do góry i subskrypcję, tak jak teraz widzicie na ekranie. No i pamiętajcie, że filmy są w każdy poniedziałek, w czwartek oraz w sobotę, czyli 3 razy w tygodniu. No więc to, widzowie, zaczniemy od skinów epickich. W epickich mamy tylko jednego skina, a dokładnie jest to, widzowie, skin, już wam pokazuję, Krabby Patty, czyli właśnie taki burger. Raczej Mr. Stumble przebrany za Kraboburgera. Naprawdę bardzo ciekawy skin. Jeśli chodzi o skiny legendarne, mamy, widzowie, tutaj w legendach Sandy, którą właśnie odblokowałem. I w tych nieodblokowanych, no to mamy SpongeBoba właśnie zwykłego, na którego też trzeba go mieć za odłamki. Mam też w ogóle, mamy też skiny takie jak na przykład Plankton, czy SpongeBob w bieliźnie bez spodni, lub też jest ta kukurydza, ale ona chyba już była w grze. No i dobra, jeśli chodzi o skiny mityczne, widzowie, to w mitycznych mamy latającego Holendra jako mityka właśnie, a w specjalnych na razie nie mamy niczego, widzowie. W specjalnych nie mamy jeszcze żadnego skina. No ale widzowie, zakręćmy sobie kołem fortuny, bo koło szczęścia właśnie musimy sobie nim codziennie kręcić, bo może okaże się, że na nagrywce coś dobrego trafi, ale nie tym razem, bo trafiamy rzadkiego duplikata, rzadki duplikat za 5 żetonów. No niestety, widzowie, niestety, niestety. No więc dobra. Widzowie, ja tych kraboburgerów mam 150. I tutaj właśnie te kraboburgery są też nie tylko koło do kupienia, tylko jest też animacja lub emotka. Ja zbieram na tę emotkę, a później zbieram na tę animację. No ale dobra, mamy też, widzowie, nowe turnieje. Mamy nowe turnieje i one wyglądają tak. Ja już jestem na 15 poziomie. No i jak widzicie, one właśnie, te turnieje tak sobie wyglądają. Mamy na końcu mitycznego skina. No i widzowie, jeśli chodzi o wydarzenia, mamy super park wodny, co kończy się za 5 dni. I za 5 dni, czyli już wkrótce, zaczyna się rundka, te wydarzenie zemsta latającego Holendra. Ale na początku to chciałbym zagrać w ten super park wodny właśnie, bo to też jest ciekawe wydarzenie. A tu w tym super parku wodnym jeszcze 3 nagrody do odebrania mi zostały, jeszcze 3 nagrody, więc spróbujemy coś właśnie z tego zrobić. No, więc dobra, losuje nam się tutaj gierka. Więc zobaczymy, co to będzie. I uwaga, wylosowało nam się coś, wylosuje, co się wylosuje tutaj. Proszę, oby coś dobrego. I uwaga, Super Water Park! A no tak, bo tu nie są losowe rundy. Tu, widzowie, jest na pierwszym miejscu właśnie Super Water Park. Na drugim miejscu mamy Crab's Landing, a na trzecim miejscu jest, widzowie, Sharks, czyli ten nowy bombardment. Ogólnie też jest pierwsza dodana animacja za odłamki oraz jeszcze są nowe kroki za odłamki, czyli burgery i meduzy kroki, więc naprawdę całkiem spoczko. Okej, więc lecimy, widzowie, lecimy. Tutaj znam takiego fajnego triczka. O, pięknie, jak widzicie, sobie doskoczyliśmy, nice. Dobra, lećmy teraz tędy. Ja będę kładł walizkę Mr. Beasta, bo to jest naprawdę fajne. I w ogóle jeszcze nie ma budowania map, widzowie. Tło się też zmieniło na SpongeBoba, bardzo fajnie. Ale budowanie map jeszcze nie ma, ponieważ budowanie map dopiero będzie za tydzień albo 2 tygodnie. Jakoś tak, za tydzień lub 2 tygodnie właśnie będzie budowanie map. A myślałem, że już, kurczę, jutro, wczoraj dodadzą, czyli właśnie w piątek, bo teraz o 11 będą aktualizacje w Stumble, nie o 12 tak jak było kiedyś, tylko teraz w piątki o 11, to też naprawdę ciekawe. Dobra, więc kładziemy Mr. Beasta, walizkę. O, dobra. No i pięknie, widzowie, udało nam się przejść. Dobra, to teraz czekamy na innych tutaj. Jeszcze 4 osoby muszą przejść. Jeszcze 4 osoby.
Nie, 5 osób. O, dobra, już 4, 3, 2, no i już 0. Więc przeszliśmy do następnej rundy. A teraz, widzowie, uwaga, mamy Crabs Landing. To też jest dosyć fajna mapeczka, ta Crabs Landing z krabami. Chociaż bardziej wolę ten Super Slide, Super Water Park. No więc dobra, pójdziemy sobie środeczkiem, więc skaczemy tutaj. Teraz lecimy, czekamy trochę i lecimy tutaj. Teraz skaczemy tutaj. W ogóle mam fajną emotkę zaczepki i zobaczcie, ta emotka zaczepki to jest taki płacz SpongeBoba. To też jest fajne. Dobra. Więc skaczemy tutaj. W ogóle jeszcze nie dodali panią Puff, pana Kraba i Patryka. Jeszcze tych skinów nie dodali. I jeszcze jest mnóstwo specjali i mitycznych skinów, których jeszcze nie zdołali dodać, więc... Ja co? Nie. No ja teraz nie zdążę przez tego typka. Ja teraz nie zdążę przez tego gościa chyba przejść. No nie, no bo on mnie walnął tym... On mnie walnął i przez to nie zdążyłem. Masakra. Bo tam checkpointów nie ma. Aha, ej, co my mamy za misję? A, mamy misję z eventów i z turniej, okej. Popatrz tyle razy. Ale to wcale nie jest turniejowa misja. Okej, widzowie, więc próbujemy jeszcze raz przejść właśnie to wydarzenie Super Water Park. Więc mamy super park wodny i widzowie, teraz muszę zrobić taki challenge bez dotykania wody wyzwanie. Ja to zrobię. Bez dotykania wody na super slajdzie tylko połowę mapki udało mi się przejść. To też całkiem sporo. Piłka mi się zawiesiła i mi nie działa. No ale no cóż, dobra. Więc patrzcie, odbijam się teraz od tej trampoliny i lecę. Dobra, lecę teraz, więc lecimy. Połowę mapki. Nie dotknąłem teraz. O kurczę, dobra, niestety nie udało mi się teraz tego zrobić, ale widzowie, tak normalnie to by mi się serio udało, gdybym teraz nie spadł, bo normalnie połowy mapki, ja wam powiem, dokąd udało mi się dojść. Właśnie przy tym bez dotykania wody, widzowie. Dokładnie to tak sobie leciałem, tak, bo to nie jest woda jak coś. Tak sobie leciałem. I teraz nadal robiłem tak i gdzieś właśnie tutaj spadłem, gdzieś właśnie tutaj, widzowie, spadłem. Ale no to jest taka połowa mapki. No więc dobra, lecimy. Lecimy tutaj. Bum, teraz tutaj. No i pięknie, udało się. No i uwaga, zobaczymy co teraz, widzowie, nam się wylosuje, a mamy Crabs Landing, czyli mapka z krabami po raz kolejny. I na końcu jest Forks na finał, więc bardzo, bardzo fajnie, czyli ten przerobiony niby bombardment. Dobra, polecimy sobie środkiem, tak jak zawsze, bo środkiem to ja najlepiej tutaj umiem. Lepiej chyba niż bokiem, środkiem to lepiej niż bokiem mi wychodzi. Więc dobra. Więc może spróbujmy tędy przejść, tym bokiem, żeby nie było, że zaraz przegram. Więc lecimy po tych krabach teraz. One są jak takie trampoliny, te kraby trochę. One też potrafią tak wysoko odbijać, w sensie nie te duże, bo te duże małe odbijają mało, ale te małe to naprawdę potrafią nieźle odbić. W ogóle patrzcie, zmienili tą mapkę, że tutaj zamiast korony jest normalnie meta, szkoda. Szkoda, że to zmienili. Dobra, idę na metkę. Wow. Ale mi się dobrze udało teraz to przejść. A teraz na sam finał mamy mapeczkę Sharks i spróbujemy ją tutaj przejść. Oj, tu się robi bardzo niebezpiecznie. Ale próbujemy wygrać finał. Ja tu zrzucam akurat walizką Mr. Beasta, widzowie. No nie, czemu ten doktor przeżył? O, bananka, bananek. Dobra. Skórka od banana. Mi tu ludzie rzucają. Wow, ej, gościu odbił tą walizkę. Prawie bym we mnie wleciała. No ej, jak oni mogą to odbijać? Przecież to niewiarygodne po prostu. No ej, ten Papa Smurf nie wleciał w tą walizkę. Oj, dobra. O, dobra, spadł. Ten gościu spadł. Ej, tu się serio już robi coraz bardziej niebezpiecznie. Wow!
Ej, to było dobre, to było dobre, już. Co jest, ej. Gościu, kurczę, ja tylko z nim zostałem jak na razie, ja tylko z nim zostałem. Tak, udało mi się wygrać finał, ale dobra, tu sobie odbieramy jedną misję, a tu sobie odbieramy drugą misję.